Krzysztof, już jesteśmy, że tak powiem, na wizji, więc nie przeklinamy i nie obgadujemy nikogo. Okej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Sail Galicia. Dzisiaj naszym gościem będzie Krzysztof Matuszewski. Krzysztof poopowiada o łódce, którą zbudował, o żaglowaniu specyficznym bodżonkowym. Ale nie tylko o tym poopowiada. Przepraszamy za opóźnienie, na coś trzeba zwalić, więc jak na coś trzeba zwalić, to zwalę na siebie. Nie przygotowałem tego do końca. Tutaj problemy techniczne, a że jestem z wykształcenia informatyk, to no bo ja jestem winny. Bardzo Państwa przepraszam, ale za chwilę zaczniemy. Już proszę bardzo, pasek postępu poszedł. Odłączymy. Krzysztof, proszę i... Oddaję tobie głos. Ta myszka, albo ten tutaj. Działa myszka, powinna działać. Działa myszka, tak, no dobrze. Nie widzę. To ja już jestem, że tak powiem, tak, na żywo. Dobrze. Dobry wieczór Państwu, tutaj zgromadzonym i tym wszystkim w kosmosie, czyli internecie. Tak, jestem przedstawiony, Krzysztof Matuszewski, no pochodzę ze Śląska, z Chorzowa konkretnie. Wielu znajomych, przyjaciół, szczególnie tych niepolskojęzycznych, nazywa mnie Chris, bo Krzysztof jest niewymawialny w wielu językach. Tak, no jestem żeglarzem od zawsze, z przerwą kilkudziesięcioletnią i... Chciałem poopowiadać troszeczkę o mojej ostatniej łódce, o tym, jak do niej doszedłem i o żeglowaniu na niej i o żeglowaniu przede wszystkim dosyć interesującym, mianowicie na takie lunku dżonkowym. Jeśli można, to sobie siądę, będzie mi łatwiej tu tymi operować wszystkimi rzeczami. Okej, dzięki. Tak. Więc... Przez ostatnich kilkanaście lat miałem bardzo fajną łódkę, tradycyjną, z długim kilem, taką niedużą, 7,5 metra, 24 stopy, Coldic Spring Tide. Kupiłem sobie ją w Grecji, żeglowałem, póki pracowałem, to żeglowałem w Grecji, ale się przygotowywałem do takiego emeryckiego hulajdusza, kiedy już wreszcie nie będę musiał do pracy wracać i kontrolować poczty służbowej w każdej zatoce. I na tej łódce w 2016 wypłynąłem, ale... O, okej, już mam. Wypłynąłem sobie w rejs, który nazwałem Kolumbiada, bo tutaj inspiracją był rejs mojego imiennika, Krzysztofa Kolumba. On tam sobie zrobił kilka ładnych wypraw, cztery na Antyle, czy do Indii Zachodnich, jak to nazywał wtedy, prawda? No i gdzieś mniej więcej tą trasą też chciałem taką właśnie podróż odbyć. Przez Atlantyk, jak najwięcej zobaczyć i z powrotem. Takie były plany. Tak to sobie zaplanowałem. Tutaj, no ja wtedy miałem łódkę w Grecji na Morzu Jońskim, także pierw musiałem dopłynąć tutaj gdzieś do punktu startu. To mi zajęło, wypłynąłem gdzieś koniec lipca, początek sierpnia. I przez miesiąc mniej więcej żeglowałem, tutaj oglądając różne rzeczy. No i potem dalej chciałem tak właśnie płynąć, jak tu sobie zaznaczyłem. Oczywiście to nie bardzo wyszło, bo trasa wyszła cała, natomiast tych wszystkich wysepek po drodze i zatoczek nie byłem w stanie ogarnąć. Zostawiłem sobie na później. To jest ta moja pierwsza łódka, Coldic Spring Tide, taka właśnie z długim kilem. Troszkę ją tam przerabiałem, przebudowywałem, przez właściwie co roku coś nowego jej robiłem na niej. I kiedyś na Maderze spotkałem takiego
żeglarza z Polski, który właśnie kupił tam jacht na Maderze i powiedział, wiesz, ja też miałem jacht, ciągle go remontowałem, ale jak już nic więcej nie mogłem na niej zrobić, na tej mojej łódce, to ją sprzedałem i kupiłem nową. Ja go wtedy nie rozumiałem zupełnie, ale trzy lata później właściwie to do tego samego doszedłem. I też zdecydowałem się, że tą łódkę już nie chcę na niej więcej nic zmieniać i niestety nie będzie mi służyła do śmierci, że ją sprzedam po to, żeby sfinansować budowę nowej łódki. Tak wyglądał rzeczywisty tracking tej mojej podróży do Indii Zachodnich wtedy. No było to na dwie raty, jak widać, więc pierwszy raz to było tutaj kawałeczek Antylii, potem Bermudów już na Bahamas nie zajechałem, nie zdążyłem, huragany się zbliżały, także potem szybko na Bermudy i z powrotem przez Azory. No i ponieważ na Cape Verde wtedy, czyli Wyspy Zielonego Przylądka, nie dałem rady z powodu opóźnienia zawinąć, no to sobie to Cape Verde załatwiłem i zaliczyłem w kolejnym roku. Tutaj gdzieś chyba, nie wiem, 5 stycznia wypłynąłem z Portugalii, z Powady Varzim, gdzie trzymałem łódkę. Popłynąłem na Maderę, potem tutaj właściwie minąłem Kanary na Cabo Verde, tam 3 tygodnie sobie żeglowałem i z powrotem wracałem, ale ponieważ tutaj wieją takie wiatry nord-eastowe i one nie chciały odpuścić, były bardziej nordowe niż eastowe, to niestety zawędrowałem na Azory. Tak, no i to w zasadzie w czasie tej trasy tutaj, z Cabo Verde na Azory, to był długi odcinek, jednym halsem, cały czas, by the windem prawego halsu, w czasie którego to odcinka kilka rzeczy mi się znowu na łódce zepsuło. Po pierwsze, oderwał się i utopił pewnej nocy mój samoster wiatrowy i tam był pręt ze stali nierdzewnej, 18 mm, na nim wisiało takie skrzydełko ze sklejki, nie wiem, kilogram ważyło, może mniej. I to pieroństwo się ułamało. Taki pręt ze stali nierdzewnej, prawda, gdzieś tam na wysokości spawu, wziął, ułamał się i utopił. Także utopiłem kumpla, bo tak się właśnie ten mój samoster nazywał. Potem strzelił mi sztak. I to był całkiem nowy sztak, 2-letni, bo wcześniej mi strzelił tam gdzieś w tych Indiach Zachodnich, konkretnie na British Virgin Islands. I fachowcy mi tam zawalcowali, dali nową linę i tak dalej. Także nowy piękny sztak, o milimetr grubszy od tego poprzedniego, był założony. I po 2 latach mi właśnie w czasie tej trasy też strzelił tam u góry całkiem dobrze, że napiąłem od razu, prawda, fał i jakoś tam delikatnie dalej żeglowałem. Strzeliła kolejna wanta z tych starych want. One wszystkie mi po kolei strzelały na zawalcowaniu tych, na dole, jak była beczułka zawalcowane, prawda, to w tym miejscu one wszystkie pękają. To jest w ogóle totalny szajs, nieporozumienie, tego na morze nie powinni nigdy pozwalać takiego coś stosować. A powszechnie te wszystkie stocznie to praktykują. No więc w czasie tych, nie wiem, 2 tygodni czy 3, bo to kawał drogi było i sobie pomalutko, potem coraz wolniej płynąłem, coraz wolniej, bo potem żagle stawiałem do połowy masztu, prawda? Bo tak wantę naprawiłem od razu i maszt był, na boki był zabezpieczony, natomiast no bez sztagu to tam trudno górny odcinek, prawda, obciążać. Miałem baby sztag, sobie zrobiłem taki, także ten baby sztag do solingu, prawda, mi masz ładnie trzymał, no ale wyżej nie bardzo. Także na zarefowanym mocnogrocie i na foku sztormowym sobie pomalutko tam, prawda, sobie płynąłem na te Azory i miałem o czym myśleć. Więc wymyśliłem, że po pierwsze już nie chcę kolejny raz tej łódki reperować, że ją sprzedam, ale po to, żeby sfinansować budowę nowej. I ta nowa ma być
ma mieć maszt wolno stojący. Żadnych wand, żadnych sztagów. Koniec. To był taki pierwszy bardzo ważny konstrukcyjny warunek, założenie. Było jeszcze ich kilka innych z tych założeń, mianowicie, żebym nie był uzależniony od trzymania łódki gdzieś tam w marinie na świecie, tylko mógł ją wsadzić na przyczepkę i przywieźć, czyli że nie może być za długa ani za szeroka, że wcześniej na Cabo Verde z takiego, bo tam ludzi się spotyka wspaniałych różnych żeglarzy, taki Francuz, który żeglował gdzieś tam po Arktyce, nawet na wielkim jachcie, kilkudziesięciu, nie wiem, tam 50 stóp miał, aluminiowym, który zbudował według swojego pomysłu, mówi: człowieku, ja na 50-stopowym jachcie miałem podnoszone kile i sobie dobijałem gdzieś tam na jakichś wyspach, prawda, czy tam na tym przejściu północno-zachodnim sobie dobijałem do plaży normalnie. Nie ma żadnego powodu, żeby na jachcie dużo mniejszym czegoś takiego nie zrobić. Zresztą mnóstwo w marinach tam widać, tych Baudiarda, prawda, stoi sporo takich francuskich aluminiowych jachtów z podnoszonymi kilami, dwoma lub jednym. Także kolejny warunek to był taki, że ta łódka ma dobijać do plaży. Musi mieć to wszystko podnoszone. No i kolejny warunek to taki, że miałem na tej Annie Łucji mojej tratwę, którą kupiłem przed wypłynięciem w ten długi rejs, ale po 3 latach to ona już prosiła się o jakiś przegląd, a przegląd to jest kilkaset euro i tak dalej, więc wymyśliłem sobie, że łódka ma być niezatapialna, żebym nie był uzależniony od żadnej tratwy. Szczególnie, że wcześniej widziałem taki film, jak jakiś trimaran czy katamaran się gdzieś tam przewrócił i ludzie na nim przez, nie wiem, kilka miesięcy, już nie pamiętam szczegółów, ale bardzo długo sobie żeglowali na tym przewróconym jachcie, który nie utonął, był niezatapialny i tam mieli jedzenie, mieli wody, mieli, prawda, różne rzeczy. Więc jak mam gdzieś na jakiejś gumowej, dmuchanej, takim materacu, prawda, z daszkiem się męczyć, na który nic w zasadzie nie mogę wziąć, tak żeby mi na dłużej starczyło, to wolę sobie dryfować nawet na tym moim jachcie, prawda, rozbitym w jakimś znacznym stopniu, prawda, ale on na pewno będzie dużo lepszą tratwą, jeśli będzie rzeczywiście niezatapialny. Więc to był kolejny warunek. Takie rzeczy sobie wymyśliłem. I jak już dopłynąłem potem, to wystawiłem Annę Łucję na sprzedaż i zacząłem myśleć o moim jachcie. W międzyczasie jeszcze będąc już, bo nie wiedziałem, jaki takielunek na tych masztach wolnostojących sobie postawię. Tam było kilka różnych opcji i się długo zastanawiałem, ale do myślenia mi dało spotkanie z takim jachtem właśnie, z takielunkiem dżonkowym. Wcześniej te dżonki widziałem sporo ich w różnych Baudiardach, gdzie stałem, nawet w Grecji tam w moim Baudiardzie była taka dżonka, ale one wydawały mi się skomplikowane i jakieś takie trochę dziwne i specjalnie nie zakładałem, że to kiedykolwiek będę miał jacht z takim takielunkiem. Natomiast widziałem, stojąc już w Ponta Delgada, wypływał jachcik z takielunkiem dżonkowym i facet tam odpłynął kawałeczek i tam jeszcze w tym kanale, gdzie ja zawsze na silniku się męczę, wychodzę z portu, dopiero stawiam żagle, prawda? Widzę, że on pyk i już postawił żagiel do połowy, trochę wypłynął, postawił dalej. Bez żadnego, a też był jeden, sam jeden płynął, jest załogą. Ja większość tych moich rejsów to robiłem, znaczy większość, chyba tak, samotnie, solo sobie żeglowałem, prawda, czasem z rodziną, z synem niektóre odcinki, prawda, czasem z kolegą jakimś, ale jak żaden kolega akurat nie miał czasu, taki dobry, sprawdzony, nie taki, że po 3 dniach będę chciał go utopić, albo on mnie, to wtedy żeglowałem sam. No więc tam przyjrzałem się, jak on startował, ten człowiek, i mówię, właściwie to trzeba to się bliżej zainteresować tym takielunkiem. Co to takiego? Gdzie to są te moje? Tutaj są. Dobrze. Więc tak, omówmy te moje założenia. Po pierwsze, maszt wolno stojący, freestanding mast. I tak,
To jest zdjęcie z Mindeo na Wyspach Zielonego Przylądka. Tu jest jacht ze złamanym masztem. Stoi sobie ta Daria biedna. Obok niego z drugiej strony stał drugi jacht, który miał dwa maszty, został mu jeden, a drugi sobie na pokładzie trzymał. Też tutaj bardzo ładnie widać, prawda, jak się po prostu cały wziął i złamał w tym miejscu. Mój kolega, taki regatowiec, też stracił maszt na Bałtyku. I tak z tymi masztami to jest tak, że te maszty podparte, które wszyscy mają na wszystkich łódkach, prawda, każdemu się wydaje, że maszt, taka pała, nie może, nie ma prawa stać, na pewno się złamie albo będzie strasznie gruba. No, jechałem tutaj do państwa i po drodze było kilka wiatraków. Tam u góry jest turbina, tak? Jest wielkie śmigło. Tam te siły na sam czubek tego masztu działają. No i jest taka rura raczej smukła, prawda? Nie wygląda to jak beczka. Także konstrukcyjnie to jest do opanowania. Natomiast typowy maszt właśnie z przodu, salingi, sztagi, achtersztagi, takie salingi, owakie salingi, im wyższa pała, tym większa, prawda, plątanina tych wszystkich linek. Każdy jest zaczepiony u góry, na dole, jeszcze saling jest, prawda, po drodze i tak dalej. Jedna rzecz strzeli i można stracić maszt. I niejednemu to się zdarzyło. Mi kilka razy strzelało, masztu nie straciłem, no miałem mnóstwo szczęścia i troszkę przezorności, czy jakiegoś tam szybkiego refleksu, bo przeważnie strzelają w nocy. Takie rzeczy. Także masztu nie straciłem, ale to zagrożenie bez przerwy jest. Więc jeżeli mamy 100 elementów i każdy niech ma tylko, nie wiem, 1% prawdopodobieństwa awarii, to razem mamy 100%, że to wszystko szlak trafi. Tak z matematyki wynika. I to się tam w ciągu zdarza się co jakiś czas komuś. Jeżeli mam tylko jeden masz, dobrze policzony i dobrze zrobiony, to prawdopodobieństwo ryzyka, nawet niech to będzie 1%, tak? To on ten 1% na 100 lat. Raz na 100 lat mogę go stracić ewentualnie. Filozofia trzeba. Proszę? Filozofia trzeba. Tak. Tak jest. Im prostsze tym, im mniej skomplikowania, im mniej elementów, które mogą zawieść, tym całość jest pewniejsza. Bardziej niezawodna. Także tutaj te widoki, oni stali koło mojej łódki, prawda, te jachty z tymi połamanymi masztami różnymi, to gdzieś tam w podświadomości, prawda, utkwiło. No tutaj jest, jak już płynąłem z Capo Verdes na północ, moja wanta, która strzeliła, tak sobie poradziłem, czyli ona strzeliła oczywiście tutaj na dole nad byczułką, tak, zawinąłem ją do góry, zrobiłem taką pętlę, tam miałem oczywiście skrzynce bosmańskie moje różne takie łączniki do lin, także tutaj założyłem dwa takie i taki stropik sobie zrobiłem, miałem taki z kawałka innej lin, stalówki zapasowej, zrobiłem stropik, to wszystko razem napiąłem i wanta była. No to nie wiem, 2 godziny pracy, prawda, i płynę dalej. Natomiast ze sztagiem już tak łatwo nie było. Tego się nie dało. O, tu jest typowe uszkodzenie. To jest mój sztag. Tak nawalił, prawda? A tu jest ta wanta, do połowy tylko strzeliła, ale to się zrobiło od razu dłuższe wtedy i nie było co dłużej na tym siedzieć. Na granicy dolnych beczułek one wszystkie strzelają. Na Bałtyku może mniej, na Mazurach jeszcze mniej, tak, bo nie ma słonej wody, ale na oceanie, gdzie tam są, jak to mówią, pierdyliony, prawda, tych wachnięć, kiwnięć i tak dalej i obciążeń dynamicznych różnych, to tam to w tym miejscu strzela. Tam jakaś korozja międzykrystaliczna się odbywa, tak, tam są napięcia wprowadzone przy walcowaniu, tam zawsze jakieś jest wstępne naprężenia są wprowadzane, jakieś mikropęknięcia być może i to jest kwestia czasu, strzela. Kolega regatowiec Opola, kapitan Andrzej Kopytko, w tym roku żeglował, wypuścił się w ramach Jester Challenge, prawda, przez Atlantyk. Dokładnie to samo go spotkało. Ja pamiętam, jak to mówią, w dawnych czasach, jak
myśmy mieli, żeglowałem tam powiedzmy w latach 70., koniec 60., 70., wtedy były liny stalowe ze stali węglowej, mnóstwo cienkich drucików, tak? Każdy z nas musiał umieć to, na sternika jachtowego już nawet, prawda, przebieży uczyli szplajców, każdy musiał umieć to ucho zrobić. One były cynkowane, to trzeba tam smarowało różnymi smołami, czasem jak się złapało, było gorąco, to prawda, ręka była trudna do domycia, ale to nigdy nie strzelało. To nie strzelało, nie było takich wypadków jak z tą stalą nierdzewną ohydną. Jeżeli ona była zmęczona, ta lina, bo tam po jakimś dłuższym czasie była zmęczona, to się tak zwane wszy pojawiały. Poszczególne druciki pękały, prawda? I takie małe takie kujki się pojawiały na linie. Jak człowiek się złapał za wanty i ktoś go pokuło, aha, okej, okay, to mam rok na zmianę wanty. Taki był przedział czasowy, taki był, prawda, bezpieczeństwo, że miałem rok, żeby sobie kupić nowe wanty, porobić te szplajsy, tak, wymienić i tak dalej. Nie tak, że człowiek płynie i tutaj i dwuletnia lina mu nagle dup, prawda, jest bez sztagu. Tak. Jeśli chodzi o wolnostojące maszty, tu jest taki przykład, co gdzieś ściągnąłem. Tu jest maszt ten tradycyjny, jak to mówią obecnie tradycyjny, najczęściej spotykany, prawda, z mnóstwem elementów, które każdy może zawieść. Po drugie, one wprowadzają, już sam ten system podtrzymywania wprowadza bardzo duże napięcia. Po prostu generuje ogromne siły pchające w dół, ściskające ten maszt. Jeżeli maszt gdzieś tylko troszkę, jakiś powód sobie znajdzie, żeby się wygiąć, wyboczyć, to potem już leci, prawda? A powód na przykład może być taki jak u Szymona Kuczyńskiego, fał ciągnięty w maszcie i tam gdzieś wychodził, tak? Mały otworek w maszcie, żeby wyprowadzić fał na zewnątrz, no i w tym miejscu mu ten maszt zaczął się giąć. Maszt wolnostojący jest podparty tu na dole, prawda? Na kilu sobie stoi, czy tam na stępce jest gniazdo i potem jest opętnik na pokładzie. Te dwa elementy muszą być mocne, szczególnie ten tak zwany opętnik, tam właściwie wszystkie siły tam się gromadzą. I tam on musi być bardzo solidny. Tam do jakiejś grodzi, czy do dwóch grodzi, pokładniki i tak dalej, to musi być mocno zrobione. Ale jeśli to jest mocno zrobione, a masz jest dobrze policzony, to on w normalnych warunkach nie ma prawa mu się nic stać. I taki jak może sobie żeglować spokojnie. Dodatkowe zalety, nie ma wand, które ograniczają, powiedzmy, wychylenie bomu, prawda? Wypuszczenie żagla przy pełnym kursie, nie można tego żagla wypuścić odpowiednio daleko, no bo wanty po drodze przeszkadzają. Także to na temat masztu wolnostojących. Co do tego byłem zdecydowany, nie wiedziałem, jaki taki lunek. I zdarza się, że... Tak, tu jest taki kolejny przykład zastosowania tego masztu na jachtach różnych. Tutaj jest jacht, który miał normalny maszt i też facet się zdenerwował i postawił wolnostojący. Potem jak mu tam coś strzeliło, to mówi, drugiego takiego samego nie robię, prawda? Konstruktorzy mu policzyli i na tym samym jachcie postawił maszt wolnostojący. Z normalnym takielunkiem, prawda, bermudzkim. Jeżeli chodzi o maszty wolnostojące. Zdarza się, że strzelą. I tu jest przykład. To jest jacht Jester i Blondie Hustler na nim żeglował. Przez Atlantyk chyba 7 razy go pokonał. Nie wiem, przy 5 podróży spotkał się z bardzo silnym sztormem, wywróciło go kilka razy i któraś z wywrotek zakończyła się złamaniem masztu. A tu jest regatowa maszyna, też ma maszty wolnostojące. W tej chwili spotykamy się z tym, prawda? Natomiast spotykamy się, że to są jakieś eksperymenty. Nikt nie bierze pod uwagę takiego masztu, takiego takielunku stałego, prawda? Na normalnym jachcie takim, nie wiem, turystycznym, regatowym, mazurskim, bałtyckim czy chorwackim. To jest metoda, jak ktoś już ma te wszystkie stalówki, to trzeba po prostu wyrzucić wszystkie te walcowane beczułki i zastąpić je tak zwanymi norsemanami albo końcówkami typu norseman. Na mojej łódce,
która no miała kilka lat, prawie taka była stara jak ja, no nie 20 lat młodsza w zasadzie. Tam były różne zakończenia stalówek i były między innymi, był Norcemany, były na Achtersztagach i one były absolutnie pewne. Te Achtersztagi były takie stare jak ta łódka, czyli miały od 70 tam powiedzmy roku do 10, tak 40 lat. No problem. Ja wanty, jak wymieniałem wanty, to kupowałem miękkie stalówki, robiłem normalne ucho, prawda, zaciskałem taką tulejkę tam miedzianą, czy jakąś stalową na tych dwóch linach, na tym uchu, ale widziałem, miałem to pod kontrolą wszystko, tam już nie było tej korozji takiej w jednym miejscu. W każdym razie, no można sobie jakoś radzić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo przy normalnych masztach ze stalówkami z całym tym nakierunkiem stałym. Czy są jakieś pytania dotyczące, jeżeli Państwo macie jakieś pytania w trakcie, prawda, dotyczące danego aspektu, który akurat omawiam, to bardzo proszę się nie krępować, możemy na pewnych rzeczach porozmawiać, przybliżyć. Oj, można prosić troszkę głośniej. Żaglowce też mają wolnostojące maszty, bo Sokół Maltański na przykład, taki żaglowiec wielki. Tak, ten wielki taki, tak. Gotowy maszt jeszcze i one też są wolnostojące. Tak. Sterowane jeszcze. Tak. No ja pamiętam, że jak zaczynałem żeglowanie, tam mając 14 lat, to dostałem fina, tam po kolei musiałem na niego zasłużyć, prawda? Także może tam miałem wtedy już trochę więcej, 16 może miałem, dostałem fina i na nim też był maszt bez żadnych wan, bez niczego. I ja go sobie tam wsadzałem, wyciągałem ten maszt, to była wielka, gruba pała, no ledwo ją unosiłem, prawda, ale na tym finie jego się nie refowało, tego fina. Tam się balastowało, wisiało się, prawda, ile się dało. Ja nie pamiętam, żebym refował, a czasem wiało ostro, prawda. Najwyżej się przewrócił, tak, ale maszt się nigdy nie złamał na tym moim finie. Także był też wolnostojący masz taki. Okej. Okay. Teraz kolejny element, który sobie wymyśliłem, to skowbow, tak zwany. Byłem pod wrażeniem sukcesów regatowca o polskim nazwisku i częściowo polski, i tam, nie wiem, w 1/4 krwi chyba Polaka, niejakiego Malinowskiego, który żeglował na, w klasie mini 650 i tam zdobył jakieś pierwsze miejsce, bardzo ładnie tam pokonał kilku innych, a troszkę wcześniej David Ryson też zdobywał pierwsze pozycje w tych regatach przez Atlantyk. Z tym, że on bardziej moją uwagę zwrócił oczywiście Malinowski niż jakiś Ryson, tam, jakiś Anglik. Mianowicie, oni te pierwsze miejsca zdobyli na łódkach konstrukcji właściwie Rysona, zupełnie nowatorskim pomyśle, się wydawało, czyli ten okrągły dziób. Okrągły taki dziób, prawda? Moje pierwsze odczucie było, co to za brzydactwo. Jak może być taki okrągły, pękaty dziób? To w ogóle do niczego, to w ogóle niepodobne jest do jachtu. Ale potem zobaczyłem takie zdjęcie. I to jest okręt wojenny, taki niewielki, jakiś bryk chyba, z 1800 roku, no i on ma okrągły dziób. Tu się nie da ukryć. Także to wielkie odkrycie to jest po prostu odkrycie z powrotem czegoś, co było używane, co było sprawdzone, co się świetnie sprawdzało i tylko zostało zaprzepaszczone przez formuły pomiarowe. Przez te wszystkie formuły wyrównawcze, prawda, które tam zaczęły, te różne wzory spowodowały to, że dzioby się zrobiły coraz węższe, prawda, coraz dłuższe i tak dalej. Co wcale niekoniecznie było
dobre dla cech, dla bezpiecznego żeglowania. O czym parę przykładów, prawda, Fastnedrock i tak dalej. No więc kolejny taki jacht zobaczyłem, że tu była, że zaraz, o ile ten jacht tutaj, ten Raison, to był z 2011 roku, był pokazany na rynku, prawda, jako nowe odkrycie i oczywiście zajął pierwsze miejsce. Potem kolejne jachty tego typu powstawały w klasie Mini 650 i też były nie do pobicia. Rok później Francuzi zrobili taki jachcik, który był właściwie kopią tamtego jachtu regatowego, tylko jako cruiser. Czyli do żeglowania rodzinnego, turystycznego. Z aluminium zresztą zbudowany. Troszkę wyższy kadłub, więcej miejsca w środku. I się zastanawiałem nad tymi jachtami. No okej, okay, no może nie jest taki piękny, prawda, nie ma kliprowego dziobu, ale z drugiej strony wygląda jak pierś łabędzia. Też, prawda, można powiedzieć, klasyczne piękno. A troszkę do teorii zacząłem w teorii kopać, no i co się okazało, że oczywiście sprawa jest oczywista. Mianowicie, jak jakiś przedmiot posuwa się do przodu po wodzie, to coś tą wodą musi zrobić. Albo ją pcha przed sobą, jak to jest zwykła skrzynia i to wtedy za szybko nie popłynie, albo jak w klasycznym kadłubie z ostrym dziobem rozpycha wodę na boki, albo jak w tym przypadku bierze wodę pod brzuszek, pod siebie. Wchodzi na wodę. Zamiast pchać ją na boki, to ją wpycha pod siebie i wchodzi na wodę. I to jest dużo korzystniejsze. Poza tym taki kadłub ma dużą tutaj objętość, dużą wyporność, jak gdyby zapasową i on nie ma tendencji do nurkowania w wodzie. Tyle teorii. Krytykowano mnie i ostrzegano tutaj wielu kolegów, znawców, żeglarzy, mówi, człowieku, po pierwsze, tak można pływać z wiatrem. I tak te mini były budowane, bo to tylko oni tam Fort de Vinne zapieprzają na te Karaiby i koniec, prawda? No ale mini też mają regaty na innych trasach, oprócz tych, tego jednego, tego przez transatlantyckiego rejsu, mają też różne inne regaty i tam też te okrągłe dzioby brały dobre pozycje. Czy tam na Śródziemnym, wszystkich regat nie znam, ale jest tego sporo. Tam mają kalendarz wyładowany. Te zajmowały dobre miejsca. Widziałem na różnych filmach, że żeglują bardzo ładnie, bardzo sucho. Dodatkowo, jeżeli jest taki dziób, że tutaj właściwie to one w przechyle mają, te linie są, prawda, ten kształt jak gdyby podwodzia, tego co jest w wodzie, tego kadłuba, który znajduje się w wodzie, w przechyle, nadal jest, zachowuje równoległość i nie występuje takie to zjawisko na wieczności, prawda? Jeżeli płyniemy jachtem normalnym z ostrym dziobem, tak normalnym, z ostrym dziobem i przywieje, przyszkwali, on się kładzie i natychmiast zaczyna ostrzyć. I to jest zjawisko, występuje bardziej czy mniej na różnych jachtach, ale natychmiast to czujemy na rumplu. To wynika z tego, że zmienia się kształt tej części zanurzonej w wodzie i pewna część się wydłuża, pewna się skraca i ona zaczyna, ma naturalną tendencję do skręcania na wiatr. Więc postanowiłem, że mój nowy jacht będzie z kołbą. Tu jest kolejny jachcik. Ten już jest z 20 roku. Konstrukcja kolejna taka, Mojito, turystycznego jachtu, a tutaj jest mój jacht. Tak wygląda. Tak go tutaj konstruktor narysował. W sumie to ja sobie w czasie tego rejsu na Azory wtedy właśnie naszkicowałem tą łódkę dosyć dokładnie, jak sobie ją wyobrażam. Potem zacząłem szukać czegoś gotowego, podobnego, ale nie znalazłem. Ale po kilku miesiącach znalazłem dobrego konstruktora, który rysuje na zamówienie, jak gdyby podróżne pomysły, prawda, żeglarzy amatorów, robi dokładną, konkretną dokumentację. I tak on właśnie tą moją łódkę narysował i to mi się bardzo podobało. Dodał tutaj taki przedziałek z przodu. Dodał ten przedziałek ze względu na
to, że to będzie budowane ze sklejki, bo takie było założenie, że będę budował ze sklejki, że będę budował metodą szycia i klejenia, tak, stitch and glue, żadnych listewek tam nie chciałem mieć, w środku niepotrzebnych. No i żeby to ze sklejki dało się jakoś zrobić, to trzeba było troszkę tutaj pokombinować z tym dziobem. Po drugie jeszcze, ja powiedziałem, że to musi mieć klasę B. Najlepiej a jak się nie da, to przynajmniej B. To CE, prawda? Ta klasa bezpieczeństwa. No więc on mówi, Boże, człowieku, 6,5 metra, no ja mówię, przecież te łódki szurają przez Atlantyk, takie łódki, tak? Czyli tam chyba mają jakąś klasę CE, dobrą. No więc powiedział, że w takim razie musi o tutaj dodać ten przedziałek, żeby się długość KLW, tak, w linii wodnej, długość kadłuba zwiększyła, to wtedy to B może mi dać. Nie wnikałem w szczegóły w tych wszystkich wzorów, ale podobał mi się ten przedziałek, zaakceptowałem. Tak to wyglądało w budowie. Ta moja łódka tutaj jest na jakimś etapie. Powiem tak, wszystkie elementy wyposażenia, jak gdyby mebli, koje, szafki i tak dalej, każda z nich była elementem konstrukcyjnym. I były klejone w ten sposób. Tutaj listeweczka, czasem jakieś listewki występowały tylko po to, żeby powiedzmy pozycjonować, a nie jako element jakiś taki złączny. Natomiast wszystko kleiłem razem, potem w te kąty, prawda, dawałem szpachlę epoksydową i na to jeszcze tam jeden bandaż albo dwa bandaże z tkaniny szklanej. I to jest ta metoda i ona mi się bardzo podobała i tak właśnie to robiłem. Tu jak widać, widzicie kochani, że tutaj jest było szyte, już nie drutem miedzianym, jak to tam kiedyś 50 lat temu szyto, prawda, tylko trytkami. Także szyłem trytkami, potem to kleiłem i wyszedł piękny jacht. Tutaj, z tym dziobem, tutaj tym okrągłym miałem trochę problemu, ale sobie poradziłem, tutaj to dobrze widać. Ponacinałem tą sklejkę na odpowiednią głębokość, także się wygięła. Oczywiście przed wygięciem tam napchałem żywicy epoksydowej, takiej wolno reagującej, wolno utwardzającej się i potem to wszystko zgiąłem, także tutaj powstała skorupa bardzo silna, bardzo solidna. I potem jeszcze od spodu oczywiście dałem warstwę tkaniny. Tutaj widać te wszystkie, no bardziej czy mniej to wygląda, no estetycznie może budzić jakieś zastrzeżenia. Natomiast to tutaj o wszystko bardzo ładnie palcem, prawda, wypełniałem te spoiny. Dawałem, pogrubiałem, to się filety nazywa, te połączenia. Także wszystkie te elementy są tak klejone. Dodatkowo jeszcze oczywiście i w dziobie, i na rufie, i w paru innych miejscach są przestrzenie wypornościowe wypełnione styropianem i jakąś tam pianką posklejanym, tak żeby to były duże takie prawda, formy. Nawet jak mi tą sklejkę rozpruję, to ten styropian mi nie wypłynie, tam jakieś butelki mi nie wypadną, jak niektórzy sugerują, prawda, czy jakieś małe kawałki nie wylecą. Tylko to wszystko będzie nadal utrzymywało jacht na powierzchni morza. No tutaj jest zbliżenie na ten element taki, prawda, wygięty, półokrągłego dziobu. O, i tutaj też widać spoinkę, prawda, tutaj, to jest ta spoina. Tu jest tkanina szklana na to położona na zewnątrz. Także jeszcze jak to wypełnienie jest wilgotne, to od razu na to kładę tkaninę szklaną. Ok, no tu już jest prawie zamknięta. Łódka. Tak, kolejne założenie. Marzył mi się kasztel rufowy. Kapitan powinien mieszkać w porządnej kabinie kapitańskiej, tak, na rufie, w kasztelu rufowym. We wszystkich książkach, które czytałem jako młody szczeniak, od razu jak się nauczyłem czytać, tam wszystkie miały takie wielkie konstrukcje na rufie, te wszystkie żaglowce, prawda, jak odkrywali świat i tam kapitan miał swoje salony. Ja też tak chciałem mieć. To prawda, miała tylko 6,5 metra ta łódka i tu był pewien problem, ale dla chcącego. Tak, i tutaj jest, proszę Państwa, o właśnie, i co z głosem?
No dalej wiatr silny wieje, fala się rozbudowała. Porefowane żagle, o, na foku został jeden normalny panel i dwa sztormowe, trójkątne. Na grocie dwa panele w czterech plus dwa sztormowe. Nadal mamy całkiem spory przechył, jak przywieje to do 30 stopni. Fala jest wysoka, rozbudowana, dłuższa się zrobiła oczywiście w związku z tym, ale w dalszym ciągu żadnej fali nie biorę na pokład. No, oczywiście bryzgi chlapią od czasu do czasu trochę, ale no, byłem przed chwileczką na dziobie, tam musiałem przednie części tych listew powiązać razem. No i ten dziób pięknie pracuje, cały czas nad wodą, w ogóle zero rycia, na każdą falę wchodzi. Także teorie o tym, że dziób, ten skowbow okrągły, że wchodzi na falę, że łódka jest bardzo sucha, potwierdziłem w czasie tego rejsu, bo ostatniego lata zrobiłem 2000 mil, popłynąłem z Wolina do Anglii i z powrotem. Taki rejsik zrobiłem testowy właśnie. Ani jednej fali nie wziąłem na pokład, a wiało do 35 węzłów, jak nie spałem. Jak spałem, mogło wiać więcej, bo tam też jakieś większe prędkości potem widziałem na tym, na traku, na Nagioniksie. Tam gdzieś jakieś 11 węzłów nawet raz się pokazało, czasem 8. Także łódka jest bardzo szybka z tym dziobem i na wiatr, na falę, pod falę nie ryje, nie hamuje, nie kłapie, nie wali. Marzenie. Dobrze, to następny. Także tyle, jeżeli chodzi o kształt dziobu. I tak, tutaj są różne dżonki, więc jeżeli chodzi o taki kierunek dżonkowy, to został jak gdyby wprowadzony do zachodniego jachtingu przez Hasslera, Blondie Hasslera. On miał chyba Helmut czy Herbert na imię, ale go nazywali wszyscy Blondie. Wspaniały człowiek, wspaniały żeglarz, człowiek morza i wielu przygód. I wystartował w pierwszych regatach Ostra, który zresztą tam był współorganizatorem, na takim jachciku, który się nazywał Jester. To był folkbot, kadłub folkbota. Postawił na nim maszt wolnostojący i taki właśnie żagiel dżonkowy. I potem na tym jachcie jeszcze wielokrotnie startował w tych regatach Ostar, dopóki mu pozwolono, bo potem komitet powiedział, że oni akceptują jachty chyba powyżej 30 stóp dopiero, prawda, te wszystkie większe. I wtedy przez Hasslera i tam jego kolegów został zorganizowany, ok, w takim razie my się wypisujemy. Myśmy co prawda ten Ostar stworzyli, ale skoro on tak się tutaj usamodzielnił i poszedł w złą stronę, w złym kierunku się rozwinął, naszym zdaniem, to organizujemy podobne regaty w tym samym, co 4 lata, w tym samym czasie, dla jachtów do 30 stóp kadłuba. Wy chcecie od 30 stóp, a my robimy do 30 stóp i te regaty zostały nazwane Jester Challenge. I to jest wspaniała impreza, o której mogę dużo mówić, ale powiem tylko w kilku słowach, że to jest impreza regaty, nie regaty. Nie ma komisji technicznych, każdy skipper odpowiada, zna najlepiej swój jacht i wie, czy chce się nim wypuścić na północny Atlantyk. I on jest
jedynym autorytetem, jedynym dopuszczającym jacht do tak zwanych regat, prawda, bo też powiedzieć, że to nie są regaty, to jest wyzwanie, to jest challenge. I te imprezy się odbywają. Właśnie w takim Jester Challenge startował nasz kolega Andrzej Kopytko w zeszłym roku. Tak. Także to był, tak to wyglądało. I tutaj proszę popatrzeć. Więc co widzimy, jak ten żagiel wygląda? Zwróćmy uwagę na ten żagiel. Mamy tutaj szoty, prawda, do każdej listwy. Listwy są przez całą długość żagla, takie rejki, właściwie są listy sztywne. Ten żagiel jest płaski, jest wysunięty przed maszt i szoty kontrolują cały tylny lik. To jest zasadnicza cecha tego takielunku dżonkowego. A tutaj jest ilość członków Junk Rig Association. Około 1000 jachtów i 1000 żeglarzy z całego świata są członkami tego stowarzyszenia i tam jest mnóstwo wiedzy. Jeżeli ktokolwiek chce się coś więcej dowiedzieć, zobaczyć, poczytać na ten temat, to proszę wejść na Junk Rig Association stronę i tam jest cała kopalnia wiedzy oraz mnóstwo ludzi, którzy chętnie pomagają, jeżeli ktoś chce się tym zająć. Większość tych jachtów to nie były budowane celowo jako dżonki od razu, tylko to są jachty konwertowane, czyli przerabiane. I w zasadzie jest kilkaset projektów różnych, gotowych, od ręki, sprawdzonych, lepiej czy gorzej, przebudowy kadłub jachtu, który był projektowany jako z ożeglowaniem bermudzkim, takim czy innym, prawda, na dżonki. Tu jest też jeden z takich jachtów, wspaniały żeglarz, Roger Tyler, żeglował po wodach arktycznych, pierw na Ming Ming, a potem na Ming Ming 2 sobie taką, to obie łódki były przebudowane, prawda, tutaj ma troszkę inny ten takielunek. A tutaj jest przykład katamarana. Ma dwa maszty, w każdym kadłubie po jednym, prawda, dwa żagle. A tutaj to jest zdjęcie z Bałtyku. I tu już widzimy takie współczesne, te żagle są tak ładnie wybrzuszone, mają taki ładny aerodynamiczny kształt, prawda, tu akurat są niemieckie, ale jest tych jachtów sporo w Norwegii, Finlandii, Szwecji. Bardzo dużo. No w Polsce to jest jeden od roku. A tam jest po kilkadziesiąt takich właśnie jachtów dżonkowych. Widok jest piękny, powiem szczerze. Tak, oprócz tego, że są ładne, czy mają jakieś inne zalety? I te zalety, te inne zalety przede wszystkim zdecydowały o tym, że ten takielunek wybrałem dla siebie. Po pierwsze, refowanie. Łatwość refowania. Który tu wybrać? Odtwarzacz. Ten media player, ok. Coś nie chce? Okay. Jestem teraz ustawiony na kurs bakstagowy. No wiadza silny nie jest, ale jakiś jest. Otóż tak wygląda refowanie. Pierw założę jeden ref, a zaraz potem drugi. Pierwsza rzecz, biorę w lewą rękę kawusie. A teraz idę się zarefować. Pierwszy ref założony. Można podebrać trochę szota, bo się szot automatycznie luzuje. Mamy w tej chwili drugi ref założony. Było szybko, było bezpiecznie i o to chodzi.
Tutaj toryfowanie to było oczywiście przy słabym wietrze. Przy silnym wietrze wygląda właściwie tak samo. Ale bez kawusi pewnie, tak? Proszę? Bez kawusi wtedy. Jak jest silny wiatr, to jest bez kawusi. Trzeba nalać do połowy, bo się więcej wiatr wychlapie z filiżanki. Także jak silny wiatr, to bierzemy tylko pół kubeczka, nigdy więcej, bo ta reszta to dolane tuna od razu będzie. Można zamiast kawy wziąć piwo w puszce, wtedy nie wychlapie. Nie. Serio, to się robi jedną ręką. To się robi w ciągu kilku sekund. Refowanie. Dlatego nie muszę się refować na zapas. Nie ma tego, cholera jasna, trochę, prawda, jestem na środku Atlantyku, tak? Piwo się skończyło, dobrze by było dopłynąć, ale przed nocą trzeba, może trzeba się zarefować, bo cholera wie, jak tam dmuchnie, tam jakieś chmury chodzą po horyzoncie. Z kierunkiem dżonkowym tego nie ma. Dmuchnie, to się zarefuje. 5 sekund w przechyle, czy tam 10 sekund, prawda, w przechyle mogę iść. Masz tu nie złamie, na pewno. I po prostu puszczam V. I na każdym kursie nie muszę iść do wiatru, mogę iść backstagiem, nie ma problemu. Po prostu luzuję V tak długo, aż zejdzie mi tyle paneli, ile chcę, o ile chcę zmniejszyć. Jeden ref to jest jeden panel, prawda? Moje żagle mają 4 panele podstawowe i 2 panele u góry trójkątne jako żagiel sztormowy. Więc zmniejszam sobie tą powierzchnię żaglowania, tak, żeby pasowało. A ten żagiel nie łopocze. Nie mam problemu z takiego, który miałem na poprzednim jachcie, prawda, że muszę iść do wiatru, bo inaczej mi żagiel nie zejdzie na dół, bo się w pełzaczach zablokuje natychmiast, prawda, jeżeli tam jest troszkę... Natomiast jeżeli za bardzo wyluzuję go, to mi zaczyna trzepać, robi się straszny hałas i jak przy silnym wietrze chwilę potrzepię, to mam po żaglu, bo mi wytrzepie, podrze żagiel. Tu się to nie dzieje. Natomiast żagiel się automatycznie luzuje, ponieważ te szoty są dociągnięte do każdego punktu i jak on schodzi w dół, to tego szota jak gdyby przybywa, prawda, wtedy robi się luźny. I potem się po prostu wybiera szot tak, żeby ten żagiel był odpowiednio ustawiony do tego wiatru, który mamy, tego kierunku wiatru, który mamy. Także jest to rewelacja. Jest to, dla mnie to była najważniejsza cecha. Druga rzecz, która stresuje żeglarzy, to jest zwrot przez rufę. Na mojej poprzedniej łódce już dopracowałem się takich wspaniałych prewenterów, prawda, czyli lin, które zapobiegały niekontrolowanemu zwrotowi przez rufę i miałem to dobrze opracowane, ale w dalszym ciągu, prawda, to jednak był jakiś tam stres, taki czy inny. Sam zwrot, żeby zrobić. Znaczy byłem zabezpieczony przed niekontrolowanym zwrotem, natomiast ze zwrotem to było gorzej. Spróbuję się czy nie? To do zwrotu przez rufę. Na samosterze minus 20, to już na pewno. Tak, tu nazwę samosterem płynę, to się 20 stopni daje, prawda, w lewo, o. No i po zwrocie. Tak, i... To było kręcone też na turawie, na jeziorze, prawda, przy wietrze, tam, nie wiem, czwórka może wiała. To wszystko. Natomiast potem już troszkę tej średniej łódki lepiej nauczyłem i powiem tak, wracając z tego mojego rejsu, gdy już byłem, na Zatokę Pomorską wpłynąłem, miałem ładny taki nordwestowy wiaterek, prawda, czyli miałem wiatr prosto w rufę i szedłem sobie pełnym wiatrem tam od Cypla przez całą Zatokę Pomorską celowałem nie do Świnoujścia, tylko do Dziwnowa. I gdzieś... Zrobiłem kilka zwrotów po drodze. Znaczy, zrobiły się po prostu zwroty. Ja sobie leżałem na ławeczce, prawda, nogi trzymałem na ławeczce, samoster trzymał kurs na Dziwnów, prawda, wiatr tam był raz bardziej z prawej strony, raz bardziej z lewej strony, także co jakiś czas mi przerzucał żagiel
na drugą burtę. Rzadko przerzucało, dlatego że jak nie mam wand, to ja mogę tę żaglę wypuścić troszkę do przodu. On nie musi być 90 stopni, albo tam, prawda, no nie wiem, 70, 80, tak jak na normalnym jachcie, bo więcej się nie da, bo wanty przeszkadzają, prawda? Mogę go wypuścić na 100 stopni. I wtedy w ogóle rufa mi chodzi na boki, a w dalszym ciągu idę tym samym halsem, prawda? Więc kilka razy mi się te zwroty zrobiły, a wiatr od początkowej trójeczki sobie wzrósł potem do piątki i robiłem nawet 8 węzłów, jak z fali schodziłem, bo fala też wzrosła. Żadnego stresu, żadnych jakichś tam, nie wiem, obciążeń dynamicznych takich czy innych, prawda, podrywania bomu do góry, co się, jak normalnie się dzieje, prawda, to bom idzie do góry, jeżeli ten obciągacz jest słaby albo go nie ma. Żagiel się wygina, potem to przelatuje, pół żagla zostaje po prawej burcie, drugie pół idzie na lewo, tak? Wszystko to wali po wantach. No, trzeba bardzo kontrolować, szybko wybierać szoty i tak dalej, prawda? Kombinować z sterem i tak dalej. Tutaj tego stresu nie ma. Z takielunkiem żonkowym ten żagiel jest częściowo zrównoważony, prawda? On częściowo wychodzi przed masz, do przodu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że te szoty jednak kontrolują bardziej i tam właściwie nie trzeba mieć obciągacza bomu, bo nie ma bomu tak naprawdę, jest dolna rejka. Także te zwroty się robiły. Ja sobie siedziałem na burcie i nie było żadnych, ani po zwrocie przez rufę, prawda, nie było tego, że ten jak gwałtownie zmieniał kurs. Szedł sobie swoim kursem, prawda, przerzucało. Raz było mu wygodniej mieć żagiel po prawej burcie, raz po lewej. To wszystko. Tak sam sobie to przerzucam. Tak, żeby było mu dobrze. A nie, to był ten poprzedni. Okej. Okay. Kolejny mit, jak gdyby, dotyczący dżonek, to jest to, że one nie chodzą na wiatr. Że one na wiatr źle chodzą, prawda, i właściwie no, do halsowania to się nie bardzo nadają. No mój poprzedni okręt, taki klasyk ciężki, z tym długim kilem, no jak 60 stopni był kąt, prawda, taki już rzeczywisty, po dnie, czyli po uwzględnieniu dryfu, bo sobie jak można ustawić bardzo ostro do wiatru, tak, 30 stopni, ale jak do tego dojdzie drugie 30 stopni dryfu, no to płynę 60, nic na to nie poradzę. Więc... I to była prawda w tych czasach, kiedy Hassle wprowadził ten takielunek w 60 roku. Mianowicie wtedy były żagle płaskie. Od kilku, już nie wiem, od 30 lat czy 40 stosuje się żagle w jachtingu, żagle dżonkowe cambered, czyli wybrzuszone, prawda, z normalnym profilem takim aerodynamicznym. To można osiągać na kilka sposobów. Tam są trzy podstawowe metody, takie konstrukcyjne, jak to zrobić. Ja akurat mam żagiel uszyty jako płaski, bo sobie sam szyłem, to najprościej jest, prawda, płaski żagiel użyć. Natomiast listwy mają zawiasy i te zawiasy mają kontrolowany kąt. Także ten żagiel na listwach się, prawda, wygina i to tutaj było widać. O, proszę popatrzeć. Tutaj widać wyraźnie, prawda, że te jest krzywizna odpowiednia, prawda? Te listwy tutaj, ponieważ są z dołu jest zrobione zdjęcie, tutaj są zawiasy. Tutaj jest podwójny jeden zawias podwójny, tu jest drugi zawias podwójny. I po zmianie halsu oczywiście one się w drugą stronę tak samo wyginają, dokładnie tyle samo. Także to jest jedna z metod. I jak to się w praktyce sprawdzało? Anna Lucja 2, płynie bajdę windem, lewego halsu. Wiatr od 20 do 25 węzłów w porywach, wiatr pozorny. Moja prędkość około 4 węzłów. Oczywiście żadnej pani na pokład nie biorę. I to szybko. Tutaj widać tą krzywiznę, a tutaj jest
No prędkość 4,5 przy 18 węzłach wiatru, tak, 21, to tu mam od razu 5 węzłów, tak. I tutaj sobie potem pomierzyłem kąty już na drodze, po prostu według tego traku odnotowanego. Dokładnie 60 stopni hals do halsu, prawda? Także, znaczy 60 stopni od wiatru, tak? Także potem halsowałem, to też tyle było. Także taka ostrość. Ani troszkę gorsza, może troszkę lepsza nawet pod fale niż na moim poprzednim jachcie. Bo tam on poprzednio robił też 60 stopni, ale jak nie było dużej fali. Tutaj była ostra fala, prawda, taka krótka, hamująca z dziobu. To jest ten camber. Jeżeli byście Państwo byli zainteresowani, bo to już się robi, trochę czasu nam zeszło, konkretnie jak te liny wyglądają, co tu, po prostu tych lin nie ma ani więcej rodzajów niż w normalnym takielunku, po prostu są inne. Po prostu są inne. I na tym polega problem, że trzeba sobie się troszkę tutaj sobie poczytać, pooglądać, popatrzeć na rysunek, jak to wygląda. Ale to jest do opanowania i łatwo sobie można te liny tam poprowadzić odpowiednio. Także mam na ten temat tutaj też troszkę zdjęć. Proszę? Więc tak, mam dwa, znaczy miecze, mam dwa podnoszone swing kills, podnoszone kile, ale te obrotowe, takie wachliwe, prawda? Nie wpuszczane w studzience na dół, bo wtedy jak zahaczę o jakąś rafę, a chcę płynąć na Bahamy, tam tego jest dużo, to mam poważny problem techniczny, prawda? Jeżeli to jest ten swing kill, to po prostu go tak jak miecz na omedze weźmie, podbije i potem sobie z powrotem zejdzie, płynę dalej. Także mam takie dwa ciężkie miecze z ołowiem w środku i to są miecze dwa asymetryczne. Czyli jedna strona każdego miecza jest płaska, a druga strona ma profil hydrodynamiczny, NACA jakiś tam wybrany. Także powstaje pewna siła, która też go troszkę w tym nawiecznym jak gdyby ciągnie łódkę w dół, prawda, prostuje ją trochę, a w tym mieczu zawiecznym, czy tam kilu zawiecznym, prawda, bo ten profil jest od środka, powinien ją ciągnąć troszkę na wiatr i zmniejszać. Proszę? Tak, dokładnie, tak, tak, ta sama zasada. Także tam, gdzie jest półokrągłe, to tam powstaje siła, która podnosi go samolot do góry, a tutaj łódkę przesuwa albo w lewo, prawda, albo w dół. Także tak, tak te miecze są zrobione. Tutaj dodatkowo jeszcze, o, tu jest takie zdjęcie, które ilustruje. To jest normalna pozycja tego miecza. Znaczy, dając go troszkę pionowo, czy trochę dalej do tyłu, mogę bardzo ładnie sobie łódkę równoważyć, prawda? Bo ta łódka, oczywiście ja pływam samosterownie cały czas, czy tam na autohelmie, jak jest słaby wiatr, albo na tym samosterze wiatrowym. I jeżeli się pływa na samosterze, zresztą na każdym samosterze dobrze jest mieć łódkę zrównoważoną, żeby ten samoster, to urządzenie się nie męczyło, prawda? Także tutaj lekkie wychylanie tego kila pozwala łatwiej się tutaj zrównoważyć. Nie muszę tylko, mam nie tylko żagle do dyspozycji, prawda, zmniejszanie, zwiększanie przedniego, tylniego, ale również mogę tym jechać. Natomiast jak płynąłem już tym Fordewindem przez Zatokę Pomorską, te 70 mil, to sobie podniosłem do tyłu właśnie do takiej pozycji i wtedy ten jacht był właściwie, on nie chciał innym kursem iść. Prawda? Jeżeli podniosłem tutaj do tyłu i środek oporu bocznego przesunąłem bliżej rufy, to już stery nie miały prawie że żadnej roboty, czy ten żagiel tam przerzucił się na prawo, czy na lewo, czy na motyla, czy obydwa były po tej samej stronie przez chwilę, bo przeważnie na motyla szedłem, to dzięki temu manewrowi, tym kilem, prawda, jak się zachowywała pięknie.
Także mam takie właśnie dwa kile. I tutaj te skrzynki mieczowe są schowane w burtach, ponieważ mam centralny kokpit, prawda, to one są jak gdyby na granicy pomiędzy ławeczką, także nigdzie nie ma konfliktu, one mi nie wchodzą, prawda, nie przeszkadzają, w kabinie to przeszkadzają, zawsze tam na środku gdzieś jest, czy po bokach, tutaj one akurat wchodzą w ścianki boczne ławek. No tak, tu mam wysokość stania na 6,5-metrowej łódce, prawda, w tej mojej kabinie rufowej. O. Moja kabina rufowa. Zaciszna. Zacisza tej kabiny dzisiaj sterowałem w czasie nocnego szkwału. Ponadgodzinnego z ulewnym deszczem, właśnie tym awaryjnym rumplem połączonym bezpośrednio z płetwami sterowymi. Z jednej strony linka zapobiegająca zrobieniu zwrotów niekontrolowanych, z drugiej strony gumka, która daje elastyczność temu układowi. Sterowałem w oparciu o wskaźniki, to znaczy wskaźnik wiatru. Najważniejszy był wtedy i no i wyświetlacz na tablecie Navionixa. Oprócz tego jeszcze mam kompas namiarowy, który czasem pozwala się upewnić. Co no trochę ciszy ten głos. Tak. Tutaj parę zdjęć może pokażę z tego mojego rejsu. O, tutaj jest jachcik w Dziwnowie. Czeka na ładną pogodę i czeka na naprawienie silniczka, bo mam taki mały pięciokonny silnik Tohatsu w studzience w kokpicie. Także on jest w środku jachtu położony, nie na rufie, gdzie mi tam jak będę wchodził do portu i będzie fala przybojowa, tak, to on akurat będzie mi wtedy połowę czasu w powietrzu pracował. Czyli nie pracował, tylko wył, to jak on jest w środku mieszczony, to zawsze będzie w wodzie, prawda? Także go tutaj mam. No ale niestety te dwusuwy takie małe, szczególnie stare, to się psują i albo zatykają, tam różne rzeczy się dzieją, to tam kilka dni się z nim męczyłem, zanim zaczął gadać w miarę swobodnie. Tutaj już wyszedłem na Zatokę Pomorską, tutaj sobie stanąłem na kotwicy. Po trzech dniach, żeby odpocząć, żeby dokończyć, ustawić ten mój samoster wiatrowy, bo on wcześniej no był zamontowany, natomiast nie był tam jeszcze poustawiany. Musiałem go trochę dopieścić i potem już dalej bardzo ładnie działał. A tutaj już jestem w Anglii, dopłynąłem. Tutaj stoję, w tym miejscu, ta łódeczka malutka przy tym nabrzeżu wysokim. Tak, no tamto dojście, bo tak człowiek płynie sam, czyli musi być operować silnikiem, tak, operować tutaj sumy i tak dalej, prawda, i sterem itp. itd. To trzeba skoordynować, no więc tak, wchodzę tutaj po tej rzece Yar, dobrałem tak czas, żeby był przypływ i żeby był prąd w górę rzeki, więc mnie tam ładnie ten prąd wnosił, ale póki mnie niósł, to mnie niósł, ale potem już chciałem stanąć, bo dalej był most zepsuty, nieotwieralny, no i nie chciałem, żeby mnie tam, prawda, na ten most rzuciło. On był dosyć nisko, tak żebym masztami zahaczył. Więc tutaj miałem prędkość w tym kierunku ponad dwa węzły, prędkość wody. Pod prąd, prawda, rzeka płynęła do góry z prędkością 2,5, środek nocy. No dochodzę tutaj do tego brzegu, patrzę, brzeg taki wysoki, że ja nawet stojąc na pół pokładzie nie dosięgnę do polera. No na szczęście tam były takie drabinki, co kawałek, prawda, tutaj stały takie dębowe pale wielkie, także tam no, odbijacze to niewiele dawały, bo zawsze wejdą pomiędzy pal, także no, musiałem się do tych pali jakoś przytulić. No, była między nimi drabinka stalowa, także przygotowałem sobie ten moją cumę.
zrobiłem kilka tam rundek, tam i z powrotem, żeby zobaczyć, gdzie mi będzie najwygodniej, gdzie najłatwiej. W końcu mówię, dobrze, ok. No więc płynę pod prąd, lewą burtą, tutaj do tego, do nabrzeża, obrotami tak wyrównałem prędkości, także jak prawie, że się zatrzymał, no doszedłem do nabrzeża, złapałem się szybko cumą, prawda, o drabinkę, stoję, jestem już złapany. Tak przy okazji, jeżeli pływacie sami, to najważniejsza taka pomoc techniczna przy samotnym żeglowaniu, a właściwie przy samotnym wchodzeniu do portu, cumowaniu i tak dalej, to jest midship cleat, tak się to nazywa. Czyli knaga cumownicza na śródokręciu. Nie można być jednocześnie, prawda, przy sterze i biec na dziób tam gdzieś coś z jakąś cumą, tak? Ani na rufę. Po prostu trzeba mieć tak, że jak lewą ręką trzymam rumpel, to prawą ręką mogę się zacumować. I muszę mieć tą knagę i tą cumę tam, gdzie dosięgam, prawda? Czyli na środku jachtu mniej więcej. I to jest podstawowa rzecz. Jak chcecie żeglować sami od czasu do czasu, to ta knaga, solidna, mocna knaga w kokpicie cumownicza jest niezbędna. Także ja się tu też miałem, i tam już krótka cumka była przygotowana, prawda? Chciałem, złapałem się tej drabinki, szybko wybrałem, ok. I potem już mogę sobie iść dziobową zakłaść, rufową, springi, to tamto, owo, prawda? Bawić się, tą resztę ustawiać, nie? Ale już jestem przywiązany. Tak, no tutaj, tu jest wysoka woda, prawda? Przedtem to zdjęcie poprzednie, o tam pływy były 2,5 metra tutaj. To jest, po drabinie trzeba wchodzić na brzeg i w ogóle miasta nie widać, a tutaj jest najwyższa woda, no to już pełen komfort. Tak, mam takie dwa stery tutaj, jak widać z tyłu, a to jest mój samoster, o. Ten mój samoster, ma osobno część wiatrową, oddzieloną od tego pendulum, od tego siłownika, który jest w wodzie, tego wahadła. Tak. No, stałem w pięknym miejscu, przy historycznym nabrzeżu, bez tych wszystkich niestety sanitariatów, pryszniców i tak dalej. Tam musiałem gdzieś, nie wiem, 3 kilometry ganiać do mariny innej. O, po drodze jak płynąłem, to jak wyszedłem z kanału, bo tam w tamtą stronę płynąłem przez kanał Kiloński, jak wyszedłem z kanału Kilońskiego, płynąłem Elbą, tam w stronę Deutsche Bucht. Płynąłem oczywiście z prądem wychodzącym, tak żeby, prawda, jak najszybciej płynąć, ale nie wziąłem pod uwagę, zresztą też w nocy niestety, nie wziąłem pod uwagę tego, że nie wiedziałem w ogóle, że tam potworne wiry się tworzą. I płynąłem tak na zewnątrz toru wodnego, miałem po lewej stronie te boje torowe, 10 metrów, 15 metrów od mojego kursu, także całkiem bezpiecznej odległości. W pewnym momencie wir, tak kręcący, złapał po prostu mój jacht i walnął burtą o tą boję. Ja w ogóle nie miałem nic do powiedzenia, nie mogłem nic zrobić. Co bym nie robił sterem, to on i tak po prostu razem z tą wodą tam poleciał i walnął w tą boję i zrobił mi tam całkiem takie spore wniecenie, jakieś tam 10 na 15 w tą sklejkę. Nie była to dziura na wylot, jak gdyby taka wielka, prawda? Tylko, ale te krawędzie były poprzebijane, postrzępione. Tuż nad linią wodą. No tutaj widać, to jest krawędź tutaj, prawda? Tu jest ten skos, ten płat skośny, a to jest burta. Potem zakleiłem to sobie, bo od zewnątrz tam nie mogłem dostać. Bym musiał całkiem, nie wiem, stanąć, wleźć do wody, pływać, a było zimna ta woda była. Nie miałem ochoty, ale no, gdyby nie było innego wyjścia, to bym to okleił od zewnątrz. Ale tu okleiłem od środka i tutaj ta srebrna taśma zrobiła dużą różnicę. Bo jak szedłem prawym halsem, także tutaj miałem to zanurzone w wodzie, to co 2 godziny 20 wiaderek musiałem wody wylać z tego przedziału, z tej koi. Bo tam mam te wszystkie, prawda, meble są porobione tak, że wszystko jest szczelne. I to na przykład pod koją na lewej burcie to jest osobny przedział, oczywiście od góry otwarty, natomiast ta woda nie rozlewała mi się po całej łódce, tylko tam siedziała pod tą koją. Jaka grubość sklejki? Dziesiątka.
dziesiątka. No tutaj na zewnątrz tam jest kilka warstw laminatu jeszcze dodatkowo, a dno mam laminowane i od zewnątrz, i od środka ciężkim laminatem. Tam potem w Anglii, tam właśnie jak już tam dopłynąłem, to tam od zewnątrz przy pomocy syna ta dziura została zaklejona. Po prostu kawał szmaty nasączony w żywicy epoksydowej, tak, został przyłożony tam po oczyszczeniu i tak dalej i bardzo ładnie trzymało i potem już wody nie brał ani kropelki przez całą powrotną drogę. No tutaj gdzieś sobie na kotwicy stoję. Ja w zasadzie tak, oprócz postoju w marinie tam przed kanałem Kilońskim i potem tutaj w Anglii, to stawałem jeszcze kilka razy, ale za każdym razem na kotwicy sobie spokojnie. Tam, gdzie dopłynąłem, o tutaj wiatr się skończył, tak, no to gdzieś do brzegu podchodziłem i sobie stawałem na kotwicy, tak jak to miałem w zwyczaju, zresztą w poprzednich rejsach też, głównie kotwiczenie. Zresztą większość tych żeglarzy, takich wagabundów, którzy mieszkają na jachtach, czy podróżują, prawda, którzy nie płyną przez tydzień czy dwa tak szybciutko wszystko pozaliczać, prawda, bo taki jest rejs czarterowy, tylko spokojnie sobie żeglują, no to każdy na kotwicowisko idzie, bo tam po pierwsze jest więcej prywatności, tak, no i nic nie kosztuje na ogół. No tutaj też stałem nie sam, to jest inne kotwicowisko w innym miejscu. A tutaj mijam już Kronborg, tak? Zamek Hamleta, tam z dużą mariną. I tam zaraz za winklem taka była plaża jakaś sławna podobno, nie wiem, tam troszkę piasku było w tej Danii. No i sflauciło, przez dwa dni stałem i tutaj patrzyłem, kapiłem się na dziewczyny na różnych materacach, jak pływają koło łódki i czekałem na wiatr. Tak, a potem tutaj już byłem blisko domu, to spotkałem się z takim właśnie żaglowcem wielkim i no miałem go na AIS-ie, bo mam AIS-a oczywiście, transponder, widzę go na AIS-ie, tak patrzę, kurczę blade, wiatr był słabiutki, nie, mówię, ja robię 2,5 węzła, on też taki duży, o, zobaczymy. No to zmieniłem kurs i zacząłem się z nim ścigać i dawem go trochę wziąłem. Potem wziął, dużą genuę postawił, ale nie dawał rady, w końcu silnik włączył i popłynął. Wstyd mu było, ale on nie wiem, miał chyba z 18 metrów długości, 3 razy większy ode mnie, nie? Ja miałem 6,5 metra, a on 3 razy tyle. Tak, i tutaj, no, to chyba ostatni... Masz typowy aluminiowy profil, tak? Czy rura zupełnie nie masztowa? To jest rura masztowa. Bez likszpary oczywiście. Mianowicie to jest rura masztowa firmy Rosa, taka znana firma masztowa. Robi bardzo ładne maszty do latarni ulicznych. Więc mają swoją stronę, tam jest katalog, robią maszty tam, nie wiem, od 3 metrów do 16 bodajże największe, także każdy sobie może dobrać dobry maszt. Porządne, aluminiowe, anodowane, tak, taperowane, ścianka 5 mm, także ja sobie policzyłem je i tam mam współczynnik bezpieczeństwa 2,5 na tym maszcie. Także jest ok. 146 mm średnicy na dole tutaj mam. Te moje maszty i tam mają 6,5 metra plus jeszcze sobie taką wstęgę zrobiłem, a co? Jak mój pierwszy jacht, na którym żeglowałem, to był Zew Morza i tam była wstęga. Też chciałem mieć wstęgę. Nie tylko kolumnę. Także pod tym względem to jest duża wygoda z tymi masztami. No i ten maszt kosztował mniej jak 1000 zł. 3 lata temu, tam nie wiem, 800, coś takiego, a może jeszcze mniej, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie było to dużo taniej niż normalny masz z profilu, prawda, z tymi wszystkimi linami na dodatek. Tak, tutaj, tu jest właśnie podsumowanie tego mojego ostatniego odcinka
I tutaj proszę zobaczyć, maksymalna średnia prędkość 4,5 węzła jest tym fordowinnym, jak leciałem przez Zatokę Pomorską, prawda? 69 mil. I to było od tego postoju, tam gdzie ta kamiełka była, prawda? Od tego miejsca do Dziwnowa. Tutaj mi zanotował 8,3 węzła. Na 6,5 metrowej łódce. To jest niemożliwe. A tam gdzieś na Morzu Północnym, tam mi raz zanotował 11 węzłów. Ale 7 to ja normalnie widziałem cały czas, prawda, jak płynąłem, było tak 6,5, 7,5, 6,5, 7,5. Tak, o, to jest tam ta moja trasa powrotna. Oho, no to, to jakoś tak się tutaj układa. Tutaj z Anglii, z tego Yarmouth sobie tak płynąłem, prawda, tu był pierwszy nocleg, tak, tutaj był drugi, kotwica blisko, tutaj rastałem na kotwicy, tutaj tak dotąd było jeszcze bardzo ładnie wiało, a potem się zaczęły flauty totalne, często z kierunków przeciwnych, potem sobie tutaj stałem przy tej wysepce, potem tutaj jak minąłem ten Kronborg, sobie tutaj stałem i potem ostatni raz jeszcze tutaj. Na kotwicy, tak, a w tamtą stronę płynąłem tak. No tutaj się różne rzeczy działy. O tutaj, proszę Państwa, nie dość, że ta dziura była i musiałem iść potem lewym halsem, dlatego tak poszedłem nie w tą stronę, bo się zastanawiałem, co z tą dziurą zrobić, bo jak szedłem przed zaklejeniem tego wszystkiego, prawda, jak szedłem prawym halsem przed zaklejeniem tej dziury, to było nie do opanowania. To bym musiał bez przerwy po prostu tą wodę wylewać. Także tutaj sobie szedłem kawałeczek właśnie lewym halsem, tak żeby coś z tą dziurą zrobić, potem zawróciłem z powrotem, a potem w nocy dorwał mnie sztorm i niestety straciłem jeden kil. Odłamało mi. Także dalej żeglowałem już tylko na jednym kilu, delikatnie. Tak się już trochę wcześniej refowałem. No więc właśnie one były trochę źle zrobione. No jakby były porządnie zrobione, tak jak konstruktor narysował, czyli z pełnych listew dębowych, tak, oblaminowane z zewnątrz, to by było ok. Ale miałem duży arkusz sklejki 20, a te kile mają 40. Tak, więc mówię tak, mówię no dobrze, ok. Ale dam ten arkusz sklejki 20, a te drugie 20 to sobie listwami już dokleję, prawda? I tak zrobiłem. A potem jeszcze na dodatek, ta część co w środku jest, ma pełną grubość, ale potem od razu na krawędzi, taki byłem, tak koniecznie chciałem mieć tego profilu jak najwięcej, prawda? I od razu jak on wychodzi ze skrzyni, jak jest na równo z dnem, już było, prawda, cięcie tego, żeby do profilu, przejście na profil. No i tam jest od razu karp się pojawił, prawda? I na tym karbie, w tym miejscu on pracował. Na dodatek użyłem, to już zgodnie z zaleceniami, nie żywicy epoksydowej, tylko klej jakiś poliuretanowy, taki właśnie z atestem Lloyda i w ogóle. I to, co ja potem te resztki wyciągnąłem, to on puścił ten klej. Epoksyd by nie puścił, to drewno by puściło, a epoksyd nie, prawda? Natomiast tamten klej niestety się rozlazł. Także przynajmniej 3 powody były, żeby ten kil się wziął i złamał. Ale oblaminowany cały był. Był oblaminowany, a tam potem też się ten laminat kończył. Tam, gdzie ten karb był, tam laminat mi się kończył. Z jednej strony był, a z drugiej strony nie było. I on tam na tym karbie po prostu tam pracował, a potem jeszcze jak się rozwarstwi, jak mi ten klej puścił pomiędzy listwami a tą sklejką, no to w tym momencie już po prostu poszedł. A uderzenia były, powiem Wam, od czasu do czasu tak przyszła, jakby przyszła boczna fala, to było to jakbym walnął w jakąś ścianę betonową. To są bardzo duże siły, takie obciążenia. Także teraz robię nowe kile, już tak jak Pan Bóg przykazał, czyli listwy dębowe od jednej ścianki do drugiej ścianki pełny profil, prawda, i będzie oblaminowane całość. Na dodatek ten karp to zrobię trochę niżej i po skosie. Także jak będę go podnosił do góry, prawda, to będzie jeszcze będzie tam na pełnej grubości. Tam. Bo najgorsze jest to miejsce krytyczne tam, gdzie wychodzi ze skrzyni mieczowej, prawda, tam, gdzie jest na granicy dna. Tam są największe naprężenia. Wszystkie miecze się tam łamią. Tak.
No i taka to moja trasa. No tu się tej pomorskiej się halsowałem, bo oczywiście tu cały czas modę wiało, cały bez przerwy, tu nie było lekko, tak? No ale zobaczyłem, że się da nim halsować, szczególnie jak 2 kile. Potem jak już miałem 1 kil tylko, to już dużo gorzej halsował. Na jednym halsie był całkiem sprawny, a na drugim halsie szedł pół wiatrem. Jeszcze mnie ten profil spychał. Wtedy. Dobrze. Mogę poopowiadać jeszcze troszkę o samosterach, jeśli to Państwa interesuje. A w ogóle ster, jak jest rozwiązany sterowanie? Bo tam gdzie w tym kasztelu ruchowym to taki awaryjny rumpel. Tak. Normalnie? A normalnie jest w kokpicie. W kokpicie, ale też rumpel? A rumpel pionowy. Żeby nie zajmował miejsca. I przez cięgna. I przez cięgna. Gdzieś tu mam ładny widok na rufę. O. Aha, a tutaj właśnie dobijam sobie do brzegu, jak widać. Prawda? Mam taką drabinkę, sobie spuszczam i schodzę z łódki. Także jak podnoszę kile. I to jest wielka zaleta i następne takie dobijanie to będzie na Bahamach. Jak dobrze pójdzie. Okej. Dwa skośne stery, prawda, tutaj o, i tutaj są linki, cięgna, prawda, sterociągi, w środku, w tej kabinie, jak gdyby rufowej, są rury i to idzie w rurach, tak żeby tam się woda nie wlewała nigdzie, takie po skosie, prawda, i z tej rury wychodzi w kokpicie, tam jest bloczek, i z tego bloczka idzie na kwadrant, te linki, prawda? Jest kwadrant. I potem z tego kwadrantu jest przedłużona, jak gdyby jego oś przed maszt i tam mam pionowy rumpel. A kwadrant jest na, tam z tyłu na tylnej grodzi. Miecze są uchylne, tak? Stery uchylne, tak? Tak, podnoszone są do góry płety sterowe. One są częściowo zrównoważone, jak są w pionie, tam trzeba wtedy je przytrzymać, prawda, linką, takim antyfałem, kontrafałem i wtedy to ładnie działa. I co tutaj jeszcze? Te sklejkowe? Stery, tak, sklejkowe. To się nie ułama, że... No. Stery sklejkowe. Z tym, że też, no tam jest pełna grubość. Stery... Jarzma tych sterów też ze sklejki, czy stalowe? Jarzma są ze sklejki, ale to jest z zewnątrz sklejka, a w środku było w takim negatywie, był z laminatu zrobione dosyć mocno. Także ja pierw zrobiłem laminat, prawda, laminatowe jarzmo i potem do tego, dopiero na ten laminat przykleiłem sklejkę od zewnątrz. Także ona tam no, dodatkowo, prawda, jakąś rolę pełni, natomiast tam te główne naprężenia jakieś takie, prawda, to są tutaj, poza tym u góry jest zamknięte, całkiem na górze jest też, prawda, połączone. Jeśli chodzi o samostery, to jest też temat, nie wiem, wśród polskich żeglarzy samostery wiatrowe są raczej mało znane i, nie wiem, takie lekceważone, być może dlatego, że są nieznane i to tak ludzie się tego boją.
i każdy pływa na elektrycznych, tak? Hydraulicznych, elektrycznych, generalnie na tego typu samosterach. Czy rumplowych, tak jak ja miałem, prawda? Ale one mają, po pierwsze biorą prąd. Są strasznie prądożerne. A po drugie się psują. Jeżeli powiedzmy się żegluje tam po Bałtyku, tylko blisko, to, no to nie jest, nie ma problemu, bo tam te 2 czy 3 dni, prawda, do portu sobie można posterować. Szczególnie jak się ma większą załogę, prawda? Natomiast jak się pływa daleko po oceanie, w ogóle samotnie gdzieś w dalekie trasy, no to tam to jest sprawa krytyczna. Coś musi być do sterowania, bo inaczej naprawdę jest duży problem. I samostery wiatrowe nie żrą prądu, się mniej psują, ale jeżeli się już zepsują, to można go po prostu od razu na łódce na ogół naprawić. To nie ma tego, że mi strzeliła płytka w cholernym autohelmie, tak? Daj go nawet rozkręcę, patrzę, no ale widzę tutaj jakiś tam spalony, tak? Jakaś ścieżka spalona i co ja zrobię na morzu? Nie, kupię nową płytkę za 100 euro, jak już dopłynę gdzieś wreszcie, tak? To wszystko. Samoster wiatrowy na ogół można sobie naprawić. Tam, czy srebrną taśmą? czy inaczej, czy żywicą, prawda, czy laminatem i tak dalej, i tak dalej. Ja na poprzednim jachcie miałem ten samoster wiatrowy, który sobie sam zbudowałem. No jak mi strzelił ten, prawda, ten pręt i się cała góra utopiła, no to już niewiele mogłem zrobić w tym momencie. Natomiast teraz ten nowy ster mam taki, że powinienem go móc naprawić bez problemu. I tutaj jest taki mały filmik o tym samosterze. On jeszcze nie był gotowy. W tygodniu, którym zająłem się pracą na moim samosterem, jest to samoster bardzo sprawny. Samoster typu pendulum, czyli z zakadłowym siłownikiem. To daje go normalna wersja, używana przez większość żeglarzy. Sprawna i skuteczna. A tak wygląda, opracowana specjalnie dla Amnesty 2. Wersja rozdzielona. Czyli ta część wiatrowa jest osobno, nie stanowi konstrukcyjnej całości zdolną. Wiatrowa, czyli vane, jest, stanowi osobny podzespół, a część zdolna, czyli ten siłownik zapadłowy, ten grunt, stanowi osobny zespół. To jest skala innej części, czyli vane'a. Na niej montuje ten element obrotowy, ale na którym będzie linka sterująca, czyli dookoła tego śluby będzie prowadziła do ustawiania pewnych kierunków wiatru. Na tym zamontowany będzie vane, stający się pewnie wiatrowy. Czeka jeszcze na trochę żelastwa, na jakieś tam zawiasy, elementy i tak dalej, między innymi na te 5 mm, które będzie rośnął. O, jeszcze trochę płatkę dajemy. Tutaj będzie zamontowany ciężarek ołowiany, który będzie powodował to, że on będzie miał tendencję do wracania. Jeśli będzie tak ustawiony względem wiatra w tej chwili, i jak zmieni kierunek i się ten ustawi wąskim lekko do wiatra, wtedy to wiatr natychmiast przechyli i linki, które będą tutaj przymocowane do parapelna, będą schodziły zęby, będą przymocowane dalej do wiosła, które będzie się ustawiało odpowiednio. Znaczy wiosło się ustawia skosem do kierunku płynięcia, prawda? I wtedy w tym momencie woda go pcha na bok. Umieszczę go tak, jeszcze nie wygłosiłem ośmia, nie zakończowałem tej części, tak, żeby go można było podnosić do góry. Tutaj będzie zamontowana druga część, także na jasno, jeżeli wiosło zostanie skierowane w bok, wtedy siła wody, nacisk wody będzie powodował to, że będzie się udzielało, prawda? Będzie się udzielało albo tak, albo tak. I w tym miejscu jest przymocowana linka, która będzie prowadziła do rumpla. Tak to będzie działało. Brakuje jeszcze tylko ramy. Tutaj jest zaznaczona oś
na tej osi to będzie oś wahania, która będzie, pokrycie to będzie na ramię. To wszystko, bardzo prosta konstrukcja, pewna, sprawdzona już. To jest zaprojektowana specjalnie na Andalucję, na karabele 650. Ma strasznie wysoką rufę, prawda, to jest model jeszcze pierwszej wersji, czy tam zerowej. Bardzo wysoką rufę i normalne samostery, gdyby nie działały. A tak nie będzie ten pejon zamontowany, tak, że będzie miał czysty wiatr, no a urządzenie sterowe będzie do spodu. No i tutaj już jest. Zamontowana całość. Tu właśnie jest wej na tej platformie u góry i tylko dwoma linkami połączony z tym wiosłem pendulum, prawda? I w zależności od tego, czy to się przechyla na prawo, czy na lewo, to tam jedna linka ciągnie albo druga i wtedy wiosło się ustawia w stosunku do kierunku płynięcia albo tak, prawda? Jak się ustawi i wtedy jest nacisk wody, to go od razu odpycha albo w prawo, albo w lewo. No i wtedy w tym momencie tutaj ta górna część tego całego pendulum, gdzie są linki do rumpla, czy tam właściwie do rumpla dociągnięte, zmieniają, korygują kurs jachtu. No tak to wygląda. O, to jest ten mój rumpel pionowy, a tutaj z tyłu widać kwadrant. O, a tutaj, w tym miejscu, tu jest knaga i dwie linki idą, prawda, właśnie od tego mojego wejna, od tej górnej części wiatrowej. Po prostu, jak chcę zmienić kierunek, to wtedy jedną ciągnę, drugiej się pozwalam luzować, wtedy ten cały bęben się obraca, prawda, w stosunku do wiatru, to skrzydło wiatrowe się pod innym kątem ustawia, no i pod tym innym kątem, prawda, utrzymuje kurs jachtu. Także to jest całe tutaj sterowanie. Tutaj miałem dosyć, bo tu sobie schodziłem na dół, prawda, to jest moja kabina rufowa i tam sobie stojąc właściwie w zejściówce, tu mogłem kontrolować, zmieniać kurs na samosterze wiatrowym. No, a tu już płynę przez Zatokę Pomorską, właśnie tym Fordewindem. Tak. O, tutaj sobie leżę, prawda, na ławeczce. 70 mil nie miałem nic do roboty, płynąc Fordewindem na dwumastowym jachcie, który zrobił w międzyczasie kilka razy sobie zwroty przez rufę, tak? Znaczy przerzucał żagiel. Tak, tak. No teraz to już ogłoszenie jest nieaktualne, bo za miesiąc jadę na jacht, a jeszcze mam jeszcze te kilo muszę skończyć. Ale o, to jest najnowsza wersja też tego samosteru, tylko ten jest w jednym kawałku na normalny jacht bez kasztela rufowego, prawda? Ale na 36-stopowy. Tutaj dla kolegi zrobiłem taki samoster. No i tutaj tak widać. Ta część to jest, prawda, oprawa wiosła i tu jest wiosło. Ta część to jest tutaj, to jest tej oprawy. Tam jest część stała. Tu zaraz będzie widać, jak to wygląda. Czyli siłownikiem we
Tak. Które zbudowano dla jachtu 36-stopowego. Tu jest tak zwane wiosło, które będzie zanurzone w wodzie i będzie opływane strumieniem. Przypalone routerem, frezarką. To wiosło oczywiście go podnosić. Tutaj jest taki pin zrywalny, ścinalny. W razie uderzenia jakąś przeszkodę, to z aluminium zostanie ścięte i wtedy się podniesie. Można też podnosić, żeby nie przeszkadzało. Tu jest główny zawias sznurowany typu taran. Tak. I tutaj są ograniczniki wychylenia, które jednocześnie są dźwigniami do wychylania. I teraz proszę pana. O, tutaj do tych. Tu proszę zobaczyć. O. Tutaj jest prowadnica taka centralna, to uszko, to oczko, tak? I tutaj idą od góry, od skrzydła wiatrowego idą dwie linki. To jest dynema, także ona tam się nie przetrze, jest mocna, mimo że ona ma 2 mm. Do jednego i do drugiego, prawda? Tego ogranicznika, a właściwie to ramienia, które wychyla wiosło. Ramieniami do wychylania. I teraz proszę patrzeć, tutaj jest skrzydło wiatrowe. W zależności od tego, jak zejdzie z kursu, to ono się będzie na prawo lub na lewo odginało. I w zależności od tego będzie odpowiednio pochylało płetwę, czyli to wiosło, w stosunku do wody. Prawda? Wiosła będzie ustawione skośnie do kierunku przepływu wody, to będzie natychmiast generowała tam siła, która będzie odchylała całe urządzenie. Tu jest oś obrotu. I całe urządzenie, jeżeli zostanie odchylone w prawo lub w lewo względem tej osi obrotu, to tutaj są takie oczka, do których będą przymocowane sterociągi. Czyli z jednej strony jeden, a z drugiej strony drugi. I te sterociągi będą akurat w tym wypadku szły na koło sterowe, na bęben zamontowany na kole sterowym i będą kierowały jachtem. Zmiana kierunku polega na pociągnięciu linki albo czerwone, jeśli chcemy skręcić w lewo, lub zielone, jeśli chcemy skręcić w prawo. I działa to mniej więcej tak. No, ciągniemy za jakąś linkę i całość się obraca, prawda? Element wiatrowy zmienia ustawienie w stosunku do wiatru. Ograniczyć tarcie na bębnach, to tam jest łożyskowanie na teflonie, jak to jest robione? Tutaj na tym, znaczy tak, pewne opory są wręcz wskazane, prawda? Natomiast one nie są zbyt duże, to znaczy tutaj tam, gdzie są powierzchnie trące, to ja daję epoksyd z wypełniaczem grafitowym. I potem go zeszlifowuję. Tam jest gdzieś 20% grafitu w tym i to ma wtedy bardzo dobre własności takie zmniejszające tarcie. Natomiast tutaj na dole tam jeszcze jest wycięty z polietylenu z trójki, prawda, taki plaster duży. Także to właściwie te wszystkie takie podkładki, gdzie może tarcie występować, które chcę zlikwidować. Nie chcę, żeby tam się coś ścierało, a z drugiej strony chcę, żeby to w miarę gładko szło, to daję polietylen. Polietylen ma bardzo dobre własności, jeśli chodzi o odporność na tarcie i zmniejszanie tarcia. Tak, no tutaj całość mniej więcej, prawda? Także takie urządzenie jest bardzo proste. Tu nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na ten zawias sznurkowy, prawda? To jest patent, który był stosowany na Pacyfiku przez tubylców, tam żeglujących na tych różnych, prawda, proa, nie proa i tak dalej. Takie właśnie zawiasy robili. I przez konstruktora Warama, który też budował, znaczy projektował i budował katamarany takie oceaniczne. On też wszystkie swoje stery wieszał na takich sznurkach. To jest rewelacja, bo to
to nie jest stalowy, kolejny stalowy, prawda, zawias z jakimś tam pinem, prawda, który w pewnym momencie potrafi się złamać, pęknąć, odpaść i ster gubimy. Tam jest linka przeciągnięta, tam nie ma tarcia w tym zawiasie. Proszę zwrócić uwagę, te linki tylko trzymają to razem, natomiast on się obtacza po sobie. To jest obtaczanie, toczenie takie zwykłe, prawda, jednej powierzchni po drugiej. Nie pójdzie do tyłu, na boki i tak dalej, bo linki trzymają, natomiast tam linki się nie przesuwają. Tych pętelek jest do diabła i trochę. Ta linka, powiedzmy, tam jest, nie wiem, czwórka poliester, to ma nie, pół tony wytrzymałości, tak, razy 10 pokrętek, to mam 5 ton wytrzymałości, to jest w ogóle niepotrzebna wytrzymałość taka ogromna, tak? I na dodatek on mi się nie wysznuruje, to nie jest tak, że się tam gdzieś przetrze czy pęknie w jednym miejscu, prawda? I wtedy całość diabli wezmą, bo w każdy otworek sobie zalewam jeszcze żywicą epoksydową. Jak już to sobie tam przeciągnę, naciągnę i tak dalej, to zalewam te otworki, daję trochę żywicy epoksydowej, to wtedy po prostu każda pętelka to jest osobny element konstrukcyjny. One się względem siebie nie pracują. Każdy pracuje osobno. To jest naprawdę wspaniały zawias i gdzie tylko można to, proszę, stosować. Nawiasem mówiąc, na tym, teraz w czasie tego rejsu, na tym moim nowym jachcie, no, mam toaletę. Zresztą bardzo fajną, ciekawą też, kompostującą. Miałem kupiony normalny morski klopik, chciałem go tam zamontować, ale ten konstruktor i koledzy jego, Francuzi, mnie wyśmiali. Powiedzieli, coś ty idiota, będziesz takie wielkie dziury w nowym, dobrym jachcie robił. Tego rozsądni żeglarze takich rzeczy nie robią. No i sobie zrobiłem toaletę kompostującą, która całkiem fajnie działa, ale problem był z drzwiami. Znaczy tam, no, żona też musi na tym jachcie pływać czasami, prawda? I ona się trochę krępuje, zresztą w ogóle, no, uważa, że toalety to są takie miejsca, prawda, gdzie, które należy trzymać jakoś zamknięte. No więc drzwi zdałem tam i dałem normalne zawiasy. I tam gdzieś na tym północnym siedziałem sobie przy moim tutaj stoliku nawigacyjnym, prawda, na prawej burcie, na lewej burcie są schodki do góry, prawda, trap i drzwi do toalety. Jakoś tak się obróciłem w ten sposób i w tym momencie silna fala uderzyła w tą moją nawieczną burtę w tym momencie i rzuciła mną na te drzwi. I razem z drzwiami znalazłem się w środku w toalecie od razu. Te zawiasy to zostały wyrwane, wszystkie śruby ze sklejki powyrywane i tak dalej, prawda? Także jakieś tam, nie wiem, ze 2 tygodnie pływałem bez drzwi, znaczy drzwiami tam gdzieś zaształowanymi pod materac. A potem wziąłem wiertarkę i nawierciłem tych otworków trochę, prawda, przesznurowałem sobie to wszystko i zrobiłem porządne zawiasy sznurowane. I teraz to zostanę jak jest pluto na tych drzwiach co najwyżej. Ale nie wpadnę już drugi raz do środka. Jeśli chodzi o toalety, to też... O! Taka dobra, zdrowa toaleta w starym stylu, bardzo elegancka, to jest tutaj pokazana. Nie trzeba żadnej dziury wiercić, prawda? To jest taka, jak na dawnych Zagrodcach były toalety. Jak ktoś Katysak miał przyjemność oglądać w Londynie, to tam właśnie na dziobie są takie toalety. Natomiast jak ktoś chce wyższego komfortu, to taką toaletę stosuje, prawda? Czyli jest wiadro, no tam wyłożone workiem, żeby się go łatwiej czyściło co jakiś czas. Natomiast bez żartów. Cały problem z tego typu naturalnymi toaletami polega na tym, że jeżeli